zagadka owczarza. Pewna królewna nie chciała nikogo innego za męża, tylko takiego, który by zadał jej tak trudną zagadkę, żeby nie zdołała jej rozwiązać. Zagadkę mógł jej zadać każdy, ale jeśli ją odgadła, przypłacał to życiem. Usłyszał o tym pewien młody owczarz i chociaż rodzice przestrzegali go, żeby nie podejmował tak niebezpiecznej próby, nie zdołali go jednak powstrzymać. Wyruszył w drogę. Przyszedł do królewny i zadał jej następującą zagadkę. Z rozumu nabył ognia, z uciechy się ogrzał, strzelił w to, co widział i zabił to, czego nie widział. Upiekł i zjadł, za siebie brał i przed siebie kładł i przyszedł do króla na obiad. Królewna wypatrywała mędrców, przeszukała wszystkie książki z zagadkami, ale tej nie zdołała rozwiązać. Został więc owczarz królewskim zięciem. Król i królewna zechcieli już po weselu poznać rozwiązanie. Owczarz powiedział, co następuje. Kiedy wybierałem się tu w drogę, wziąłem ze sobą skrzypce oraz strzelbę i podszedłem. Jednak zabłądziłem w lesie, a tymczasem zapadła noc i musiałem w nim spać. Było zimno i mokro. Chciałem sobie rozniecić ognisko, ale nie miałem pod ręką nic suchego. Wtedy wydarłem z czapki podszewkę i roznieciłem ogień. Było ciemno, a nie miałem drewna pod ręką. Połamałem więc skrzypce i dołożyłem do ognia. Przy blasku tego ognia mogłem dojrzeć i zebrać drewno. Nagle usłyszałem szelest, a to przebiegła sarna. Porwałem więc strzelbę i strzeliłem za nią, ale sarna uciekła. Zobaczyłem jednak, że coś tam leży. Zbliżyłem się i ujrzałem sarniątko, którego przedtem nie widziałem, bo było schowane za matką. Sprawiłem sobie to sarniątko, upiekłem i zjadłem. Nazajutrz wyruszyłem dalej i zapytałem ludzi, jak daleko do króla. Powiedziano mi, że idąc dookoła, mile, a naprost dwie. A że byli tam tracze, to kupiłem od nich dwie deski. Droga na wprost prowadziła właśnie przez bagno. Szedłem po jednej desce, a drugą kładłem przed siebie. I tak je kolejno zmieniałem. W taki sposób przyszedłem szczęśliwie przez bagno i zdążyłem tu na czas.